Cześć, z tej strony Respekt, to jest kolejny odcinek z serwera Metin2TBD. Taki krótki wstęp, bo tam od razu macie level upy i nie było żadnego przywitania się, więc witam was serdecznie, zapraszam do oglądania całego materiału, możecie już zostawić łapę w górę, bo w chuj motywuję, a mam, myślę, że już przygotowany kolejny materiał, więc będzie dużo łapek, to postaram się nadwrzucić dwa w jeden dzień, bo to teraz będzie wolne, więcej osób będzie oglądać i tak dalej, więc jeżeli będzie git, no to postaram się wstawić. Tym razem już na 100%, więc zapraszam was serdecznie do oglądania. No i słyszymy się zaraz w kolejnym klipie. Dobra, właśnie dobijamy 23 level. Jest ze mną Bubek i Kordian. Twoja matka. Twoja też. Cześć. Dobra, no wiem, ścina się Ultimate Team, mi też nie działa. Dobra, dobijamy 23 level i... Jest 23 level. Level up, 23, wow. Szał. Wow, no. Fajerwerki. Dobijamy metka 35 level w 20 i nic nam chyba nie dropło. No, jebać te szmaty. Dobra. Ksuje jebane. Dobra, dobijamy teraz 24 level. Tak mi się nie chce cholernie expić, ale trzeba coś wbić. Tak do 30 teraz trzeba wjebać, jakiegoś FMS-a będziemy musieli ogarnąć. No mamy już 3 itemy, 5 bonów, tak jak już w sumie wiecie, ten naszyjnik 2kp żyta 20. Tą branzę 2kp żyta 10 do pżyta 5-3 jest naprawdę wyjebana branza. Buty też nie są najgorsze, 1,5 i 3 krytyka i 10 na dwurękę. Dość dobre. Level jak widzicie wbity. Lecimy i słyszymy się na kolejnym level upie. Ogólnie też zapraszam na kanał Bubeksam, bo on tam też wstawia materiały z tej sury. Ogólnie z tego serwera, czasami tam ja się pojawię i on u mnie i tak dalej, bo gramy jak wiecie razem. No i tak dalej, więc zapraszam do niego również na kanał. Link będziecie mieli w opisie. No i co, słyszymy się na kolejnym level upie, więc do usłyszenia za chwilę. Dobra, dobijamy metka kolejnego na 35 level, jakiś debil mi przyszedł ksuć, ale mam nadzieję, że mi coś poleci. I jakaś książka. I co my tu mamy? Tak właśnie. Gleba, dobra. Czyli z tego metka jeszcze tam Bubeksowi KD poleciało. Plus 3 chyba śmierci, ale to tak tam chuj warte, więc co? Expimy dalej, jest 25% prawie. No i słyszymy się na 25 level upie. Siema, z tej strony Respekt, jest ze mną Bubeks. Yo. I teraz będziemy ulepszać FMS-a takiego. Plus 5 kupiliśmy za 1,5 kk. Dodaliśmy bony. No i zaczynamy, mamy 5 bodzi. Może zobaczymy co z tego będzie. Jest plus 6 na propsie. Tak właśnie. Zjebał. Na 7 zjebał. Kto by się spodziewał? Na plus 6 jest. O. Na 7 jest. Jeszcze ile masz bodzi? Jeden bodzio i robić na 8? No zrób. I tak go będziemy na 8 pisać. Jest. O. Patrz. Plus 8 FBS. No i zajebą go. Dobra. I teraz go sobie zmiksujemy, jeśli tu są zmianki. Jeszcze dwie na tej postaci. Jep. 3 średnie, 8. 3 o. Średnie, 5. 5, słuchaj te bony. 3 średnie, 5 umiejętności, to już na PvP. 2 omdlenie i 5 spowolnienie, to już taki top 1. Dobra, czyli się słyszymy, jak będziemy mogli go miksować. Pewnie u Bubeksa. No. To tam zapraszam do tego pedała na kanał. Foxa, no. W opisie. Okay. Morda. Daj mi je. Dobra, właśnie dobijamy sobie 32 level, FMS nam taki na razie wbił. Znaczy to jest mix ogólnie, ale na razie nam taki starczy, 20 średnie, 10 życia, 6 siła. Hity są teraz już naprawdę ładne tym WP-kiem. Tą postać może doexpimy sobie do 30, żeby mieć te bodzie, aby ulepszać. Później jeszcze szamankę, dobra, jest 32. My lecimy do... żeby założyć tą branzę, myślę, że to jest jedna w sumie z najlepszych branz taka na V2 na tym serwerze dotychczas. Przyfarciło nam się w sumie, ten naszyjnik też jest dość ładny, bo jest 20, 2kp żeta, buty też są git, więc co, my expimy, tam Bubeks jest na tej postaci, no i słyszymy się na 33 level upie albo na jakimś miksowaniu czy coś takiego. Zaraz jeszcze jedną postać musimy wyexpić, żeby tu do tej zbrojki dodać bony, jakieś HP wkręcić. No i co, ja expię i słyszymy się na kolejnym level upie. Więc krótkie cięcie.
Dobra, postanowiliśmy jednak, że miksujemy teraz od razu tego FMS-a, zaraz ekspimy kolejną postę, trzeba wbić minimum 30 średnie. No i chuj wbiło. Więc słyszymy się przy kolejnym miksie, pewnie tam u Bexa, więc tam możecie wbić do niego na filmik, bo nagrywamy z tej postaci. Tak mniej więcej część jest u mnie, część u niego, więc zapraszam do niego na kanał serdecznie. Tam też się będę pojawiał, link macie w opisie. No i dobra, my ekspimy i się zaraz słyszymy z powrotem. Dobra, jestem z powrotem. FMS-a wymiksował Bubek z takiego, to tam zmiksował, to wbiło 28 średnie. Zaraz dobijamy 33 level na naszą brandzę, w sumie chyba, no już mówiłem, że jedną z najlepszych. Jeszcze 99%, tam już kolejną postać, ekspimy i Sudaka przy okazji. Tu mamy, tam jest 20 prawie level już. Zajebiście szybko leci ten exp, bo tam robimy nowe postacie, mam ten pierścień i tak dalej, bo to tam na szamance. No i tak ekspimy będziemy miksować tą zbrojkę, trzeba dodać bony i coś porządnego w nią wbić. 99,70. No jeszcze trochę, ta księga lidera się nam już kończy, trzeba było... A chuj, kupi się drugą, jebać, biedę. 30 SM-ów. Dobra, lecimy z tematem. Dobra, ile tam jeszcze? Jest 33 level, możemy założyć naszą top 1 bransę. Kucze. No i teraz jest moc, teraz jest 12 KHP. I myślę, że będzie zajebiście już szło. 2 KP żyta, 10 do peżyta, 5 życie. Dobra, czyli co, słyszymy się na kolejnym level upie, czy coś tam. Pozdrawiam Sudaka jeszcze. No i zaraz się słyszymy z powrotem. Dobra, siema, jesteśmy z powrotem. Jak widzicie, jesteśmy w V2. Zapomniałem nagrać level upa, właśnie nam wpadł. Mniej więcej ogarniamy po dwie grupki. Do jednej, tu jest jeszcze jakiś typ i we dwóch czyścimy sobie tego spota, nie wiem. Nie przeszkadza mi, bo ogarnia po 2-3 grupki, to jest max 3 grupki, to tak z lekkim uciekaniem. No bo oczywiście lecimy bez tego, no nie, bez wierzchowca. Trochę za późno zaczęliśmy, bo wcześniej był lew. No i trochę lipa. Bubek poleciał podpierdolić typowi jajko wielkanocne. No, to szmata. Ale dobra, mniej więcej tak. Jak to wygląda nasza EQ? Tak może wam pokrótce, na szybko przedstawię, jak to tutaj wygląda. Drugi odcinek już V2, chociaż co ja tutaj mówię, jak pierwszy odcinek był zbonowania EQ, czyli mniejsza. Seria się naprawdę, myślę, że ciekawie wam będzie zapowiadała. Kurwa, no biegnij po te moby, może przez pół spota z jedną grupką, nie? Żeby bić te moby. No jak widzicie, ładnie to schodzi. Po trzy grupki myślę, że ogarniamy. Ogarniamy trzy grupki. I tak, EQ, FMS plus 8, 28 średnie, tu jest KD plus 3 śmierci, na wbiło buty, to już widzieliście, bransy też widzieliście, naszyjnik też, kolczyki ebonitowe plus 5, tarcza plus 6, zwykła do miksu, bransa, znaczy tarcza jest 2 KP, boże tarcza, zbroja jest 2 KP, 10 do peżyta, zbroja jest naprawdę fajna, Bubeksowi taka wbiła, hełm jest 7, wyzywka, no EQ ogarnie. No jak myślę, że jest ogarnięte, dość dobre, tak według mnie przynajmniej. Prawie 15 KHP, wartości mamy prawie 400, defa 300, ogarniamy po 3 grupki, bo tutaj jest jeszcze ten pierścień, czyli razem 40 do peżeta prawie. Bo tak, w EQ mamy 20, tutaj mamy w tym pierścionku 10%, mamy ostrze daje nam 5% i bransa nam daje 3%, takie dodatkowe, plus te w bonach, prawda? Więc myślę, że EQ nie jest najgorsze, jakbyśmy mieli 2, to byśmy ogarniali po, nie wiem, 4-5 grupki. Po 4-5 grupek. I by to na pewno szło sprawnie, no ale po prostu nie mamy tego 2. Exp, jak widzicie, zapierdala fajnie. Aż trzeba się odpalić. Strach jeszcze. Właśnie muszę sobie dodać punkt w strach. Jeszcze jeden level i będzie na M. Mamy tu jedną książkę, nam dropła. Z metka. Kurwa, 3 grupki się wyjebało, bało, dobra. Czyli co, ekspie dalej i słyszymy się na jakimś tam level upie, albo jak mi się coś przypomni, nie wiem, coś, żeby wam popierdolić, a nie nudzić, więc zaraz się słyszymy z powrotem. Drogi Rambika. Cały staw na 10, proszę. Ja pierdolę. Boże, po co ty nie... A co, ja mu nic nie mówiłem wtedy, to wtedy było tak, że znaleźliśmy i to... I jakoś tak wyszło, no. Na Facebooku.
A mam gdzieś jeszcze twoje... Zaraz padnę, uciekam, uciekaj, uciekaj, respekt. Szybciej, nie, no nie mam. Szybciej, respekt, szybciej. Szybciej, kurwa. Jakbym przyszedł w łepisty, który szybciej, się na szybciej. Mordę, szybciej, szybciej, tak. Zamknij mordę. 100 metrów w 2 minuty. Zamknij mordę, zamknij się. Zamknij 2 minuty. Ja pierdolę, ty jesteś głupi. Co? Nie, to jest... To jest... Nie, Bubek, serio. Serio, to czy... A ten, Kordian ma dobre skoki w dal, tak coś czuję. No, szóstkę dostałem. Tylnych, no. Tylnych łap. Tylne odnoga ma dobrze wytrenowane. No, na twojej matce. Umiesz szpagat zrobić. Pojemne gardło. Ej, ale ty! Ty! Długi lepki. Ty jedzą muchy. A mucha, a no, no. To Cezariusz. No tak. Cezariusz. O, kurwa, bać. Kordian, cofam wszystko, co mówiłem. Dokładnie, jesteś, jesteś mistrzem. Jesteś moim panem, Kordian. Ej, kurę ci nagrało. Wiesz, że żaby... Jezus, nie bocian, a bociany jedzą hipopotamy bardzo. Co? No. Ta, twoja stara. No twoja stara chyba. A nie, ty byłeś noszorożcem. Zamknij mordę, ty, a ty jesteś tym. Masz, jesteś noszorożcem przyczłapem. Z rodowodem. Jesteś przyczłapem z rodowodem, kurwa. Jakiś typ pisze im pyta, wypierdalaj daleko stąd. Zaraz Bubek go pociśnie. Pitagoras? Ja pierdolę, jak jesteś głupi. Ehe. Ze dwóm kutasy. Dara kutasy. Idę na grzyby na lasy. Nie, nie utop się. Ja pierdolę. Kierownik stał. Kierownik stał. Kierownik stał. Kierownik stał. Pitagoras. Hard exp na PL-u. 63% hard, kurwa. Tak się expi. Na pompie napierdalamy. Lajtowo, wszystko pięknie, ostrzem, jeden. No patrz, ten gościu nie wie, o co chodzi. Ja też nie. Pitagoras. Pitagoras. Napisz, napisz, żeby żabcia wyszła ze spota. Żabciu, uciekaj ze spota. Ja pierdolę. Bubek, szaj, że ja to nagrałem i to wstawię. Kierownik stawu. Widzisz, co ten gościu pisze? I co? O, co dopisał? Nie widzę, bo XP jest... Ale jest to chujowy masakra, no. No. Tak, cześć, jestem z powrotem, jest ze mną Szmata, czy Bubek, z Valium. Psychotropy. Hashtag. Szmata. Nie wiem. Bubeks. Bubeks. Zaraz dobijamy level... 36, będzie strach na M. Mam nadzieję, że nie będę musiał kupować tego zwoju z tym shopu. Zamknij mordę. Dobra. Jak tam wierszyk o żabach? A ty nagrywasz? No. Nagrywam. Jak wierszyk? Nie, żaden. Dobra, jest jeszcze 30 setnych. 30 setnych jest level up. Tak, 36. I strach, Bubek. Teraz klikam i... Jest, M1. Kurwa. Dobrze. Yeah. Nie muszę kupować ZISO. Dobra. Jesteś gruby. Zamknij, no twoja stara jest kurwa. Gruba suka, kurwa, koza. Dobra, nie obrażajmy sobie. Zamknij mordę, nie ma Kordiana. Ropuszko. Zamknij mordę, ty, ty. Dobra, właśnie dobijamy tutaj, jak widzicie, 37 level. Brata może być słychać oczywiście w tle. On jak zawsze przecież trochę mikrofon, trochę trochę słabiej może być słychać. Znaczy ciszej. A myślę, że lepiej. I co my tutaj, ile nam tu jeszcze brakuje? Nam brakuje 3%, prawie padłem, bo mi strach padł. Jak widzicie, jest na M, już w sumie wcześniejszym klipie widzieliście, jak wbijał. Bubek oczywiście bez buffa, bo ta szmata mnie nie tego. Czekajcie, odmutuję się na te, powiem, że buffnął. Bubek z szmaciarzu buffnij. Dobra, zrobione. Arel zaczął odpierdalać coś, ja się zmutowałem, bo nie ma co... Pamiętam, będę pierdolić coś zaraz. Dobra, 20 setnych jeszcze. I ta grupka, czy dwie grupki, będzie level up. Czy już jest w sumie level up? Teraz w co my tu idziemy? W Rozpro bym szczerze poszedł. I chyba pójdziemy w Rozpro.
Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, na razie zastanowię się. Albo w zbrojkę, tak żeby jakoś lepiej ogarniać. Zobaczymy, w co pójdziemy. Kupiłem sobie tą podkę taką 60 na speeda. Zwi się, żeby jakoś to szybciej tutaj biegać, to jakoś ogarniać, więc staram się tak nie padać i nie przesadzać. Czasami jak się nawiną 4 grupki, to można paść. No dobra. Czyli lecimy dalej i słyszymy się na level upie. Tam jeszcze pewna osoba mi spami na GG, więc Piotr, pozdrawiam. Dobra, słyszymy się w następnym klipie. Dobra, czytamy strach i... niepomyślnie. Dobra, dobra, właśnie dobijamy level 38. Zamknij mordę. Nie lubię nagrywać na TS-ie przy takim gimbusem jako. Ale patrzcie, no, tyraj go, tyraj go, tyraj go. Wszystko spokojnie i nagle. O, tam wszystkie marsze. Tak, tak. Jeszcze teraz tak. Tak jak Aryl. Boli, dobra, zamknij mordę. Bo mnie boli. Nie przypominaj mi o takim bólu. Zamknij Zamknij mordę, szmaciarzu, bo cię zaraz matkę styram, szmato. 38 level. No jej. Dobra, zamknij mordę, bufaczy. To ty teraz samo ile masz IQ. Jej. Na rysunek widziałeś PW na grze, czy nie? Ty mi nie napisałeś PW na grze. A, pisałeś. Mogę otworzyć na filmie? Otworzę. Nie. Dobra, to nie. Mam do sobie za 2 minuty do kibla, no skupię. Aha. Znać, jak chcesz. Do... Będę... Dobra, nieważne. Dobra, jak sobie dalej, jeszcze się wyjebałem. Tak, operatorze. Operator stawu. Żabciu, ogarnij swoją rodzinę. Czyli czyt kordian. Kordianki. Kordianki to... Sudak. Przejrzałem, ono było nazwa. Sudak. No. Weź to daj. Zobaczymy, czy ten nutkę z mojego intra ten puści. O Boże. Nutka z mojego intro. Dobra, właśnie wybiliśmy w sumie level. Jak widzicie, 39 w sumie ja wbiłem. Bo od 34 teraz ja ekspię. Buff ma już 35, spam na TS-ie i padłem przez to, dobra. Czyli level wbity i słyszymy się na kolejnym level upie. Dobra, właśnie dobijamy 40 level, a ty Bubek masz ten... Zaraz będziesz miał 30, który? Śmieciu. Dobra, i zaraz będzie 40 level, jest 40 level na naszym baksie. Tak, właśnie. Dobra. Ile ty masz tam procent? Ile masz procent? A, dobra. To akurat. Się dobija. Zdrażam Sudaka. Daj mi jeszcze buffa. Daj mi... Zapraszam na kanał Sudaka jeszcze tak przy okazji. I mój. No i Bubeksa. To już na twój już zapraszam chyba 4 razy w tym filmiku. Słabo. No. Żebym tylko nie padł. Dobra, masz. Dobra, idę. No i padłem. Dobra, ja też idę, Elo. Dobra, właśnie będziemy dobijać level 38 na szamance. Za niedługo będzie jeszcze 41 na WP-ku. I tak, ile tam jeszcze brakuje? 2%. Patrzcie, tu mam szamankę i jest level up. No i eksploci ładnie, nie powiem. Tutaj sobie ładujemy w... Witasz, mam prawie 16 HP. W zbrojkę sobie pomyśleliśmy, że dodamy, bo i tak się później cofnie. A teraz na expo się przyda. Praktycznie czyszczę tego spota prawie. Biorę po 2-3 grupki i jakoś to leci, bo nie będę przesadzał, żeby się nie wyjebać. No i dobra, to ja expię dalej. Słyszymy się na level upie 8, może 80. 41 na WP-ku. W sumie teraz sobie przypomniałem, że mogę otworzyć tą skrzydkę na 40 level, więc zobaczymy, co nam poleci. Pyk. Mamy tą miksturkę 100%, ale ją sobie zostawiamy. I mamy te płotki, to się przyda. O, księga lidera, nie trzeba będzie kupować Zisa. Na razie to zdajemy na chwilę. Te płoty też się przydadzą, nie trzeba będzie kupować Zisa. No więc myślę, że dobrze. Czyli co, expy dalej, słyszymy się na level upie. Dobra, dobijamy 41 level. Powinien wpaść za tą grupkę, czy za dwie grupki. Bo nic, nasz nick może z HP.
Chuj, nie z HP. Jest 41 level. Ile mamy za moba? Zaraz jeszcze sprawdzimy. 33 setne, więc no zajebiście, XP dalej. Myślę, że dobiję teraz, nie wiem, 4-5 może coś takiego. Więc słyszymy się na kolejnym level upie. A jednak nie, otworzymy sobie skrzynkę na szamance. Na 30 level. Pyk. Mamy bodziek, księgę lidera kolejną, nie trzeba będzie kupować, więc jest gitara. Jeszcze zaraz 40 się dobije. Skowyt, buffy są na razie po 24%, full inta. No więc co, XP dalej, słyszymy się na jakimś tam level upie. Dobra, właśnie będziemy dobijać level 39 na szamance. Tam brakuje 2% znowu. Zaraz 39, tak? Dobrze mówię. Myślałem, że się jeszcze nie zaktualizował tutaj level. A tutaj mamy 54%, zaraz będzie level. Jeszcze te moby i jest level up. My mamy 55% na WP-ku. No i ciśniemy dalej, słyszymy się na kolejnym level upie. Dobra, właśnie będziemy dobijać level. Czekajcie, tutaj będzie 42. Kupiłem gdzieś te itemsy na speeda. Aha, dobra, jest, działa. Weźmiemy sobie jakieś wino z kwiatu brzoskwini, było w depo. To tam za jakiś chyba level to się dostaje. Jakbym po prostu miał jakieś, wziął za dużo, albo mi się nawinęła jakaś grupka za dużo, sobie poklikam i dodaję natychmiast 500 peżeta. O kurwa, krwawych sztylet. W końcu coś zaczęło dropić z tych takich temsów, więcej wartych. To już mnie cieszy. Nie wiem, od chyba 41 to leci, albo 40, nie wiem. Ale pierwszy item z takim mi poleciał tutaj, to z lochu. Dobra, jeszcze 2%, dawaj. Kurwa, i nie kliknąłem. Nie zdążyłem, jebana podka za 4 SM-y kolejna poszła się pierdolić. Czajcie tą bazę, no. Jest masakra. Te podki tyle dają na speeda, bo to... No, dużo to daje, naprawdę dużo. Się szybciej biega, zajebiście się szybciej biega. Co my tutaj mamy? Czekajcie, becik. Nie wiem, kupię ją kolejną. Dobra, jestem z powrotem, właśnie się zalogowałem. Coś mi zlagowało, mi się klient jeszcze raz włączyć, ale to mniejsza. Mówiłem coś o reflinkach ostatnio, tak? Mówiłem coś o tych reflinkach. Może bym dodał, tam macie rejestrację na PL-a, chyba się dostaje buty wiatru. Jak się zarejestrujecie z tego linku, to wam rzucę. Ja tam za rejestrację bodajże jest, nie wiem, 2 złote czy coś takiego, ale tam później jakąś prowizję odbiera ten port MMO i w ogóle później jakieś scalenie w banie. Nie wiem, myślę, że to była fajna sprawa dla mnie w sumie. Nie wiem, dla was, no już tam, no w jakiś sposób byście pomogli. I z tego myślę, że wyszło na ISA, jeżeli ktoś by chciał, no to tam możecie po prostu się zarejestrować, jak widzicie 42 level. Jeżeli nie, to nie, tam chyba trzeba jeszcze zaakceptować maila i coś takiego. No ale to już tam jak chcecie, nie? Ja tam nikogo nie będę zmuszał. Ale mogę wam pokazywać na przykład screeny z tego, ile tam wpada w dany okres czasu. Powiedzmy co tydzień. Żeby nie było, że tutaj jakieś miliony z tego będę zarabiał czy coś. I wszystko myślę, że z tego wyszło na ISA, na PL-a, bo no wiecie, że trzeba dużo wyjebać, a żeby była seria dobra, to trzeba na pompie. Trzeba to zrobić tak na pompie, nie trzeba nudzić. Nie, jak widzicie, drugi odcinek. Jesteśmy w V2, nie? I ciśniemy już sobie tutaj level. Już jest 4-2. Buffka, zaraz wam powiem, ile ma procent. Exp leci naprawdę ładnie. W zbrojkę już mamy 6 punktów, daje nam 10 defa już. Mamy HP 16 koła już. Czajcie, 16k z takim zajebistym EQ. Jak miał bojowca, ten brał, myślę, że nie wiem, 1/3 spota, nie? Z bojowca. No ale to trzeba zacząć robić, właśnie zaraz pójdę zrobić pierwszy level konia. Widzę, że tu mam na 1. Bubek chyba czytał, poli też mam na 1. To jest git. Tyle questów do robienia. Trzeba wszystko zrobić, trzeba biologa zacząć, to też jest takim głównym. No ale dobra. Mniejsza. Ja będę sobie expił i słyszymy się na jakimś level upie kolejnym. Dobra, właśnie będziemy dobijać level na szamance. Tam bodajże jest 40 teraz. Te skrzynie też otworzę. Od razu, dobra. Jest, tutaj mamy już 30% prawie. Expy ci naprawdę przyjemnie. Fajnie się expi. Trochę męczące jest, ale przyjemnie nawet. Dobra, jest. Level 40 na szamance. Już mamy 40. Oj. Ostrzeń padło. Oj. Trzeba spierdalać. Jeszcze bez tej potki na razie expił, trochę mi szkoda tych SM-ów.
te poty. Jep. Czyli tak będzie to kupić, tak jak mówiłem. Jep. Tam już level wpadł. Raczej. No raczej na pewno. Tak, wbił. Krzyczamy z 3%. Więc co, ja myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie więcej, oczywiście zasubskrybujcie kanał, bo odcinki będą często, więc aby nie przegapić, no to subskrybujcie. Zostawcie łapkę w górę, bo to mnie w chuj motywuje, żeby robić kolejny odcinek. Myślę, że jak będzie dużo łapek, to będzie też szybciej odcinek z PL-a. No i co, zapraszam was też do komentowania. Możecie pisać do mnie tutaj w grze. No i to będzie na tyle w tym odcinku, więc słyszymy się w kolejnym. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie się, na razie.